Cześć, z tej strony Michał, a dzisiaj naszym gościem będzie Fonio. To malutkie ziarno pochodzące z Afryki, pochodzi z rodziny kaszy jaglanej, ale nie martwcie się, jeżeli nie lubicie kaszy jaglanej, nie smakuje jak kasza jaglana. Jest dużo, dużo smaczniejsze, w mojej ocenie jest bardzo smaczne, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył ten produkt. Jestem też zdziwiony, że jest jeszcze tak mało popularny w Polsce, mało popularny w Europie, bo ma jak dla mnie same zalety. Bardzo fajne makro, praktycznie zero tłuszczu, zero cukru, dość sporo białka jak na takie ziarno, jest naturalnie bezglutenowe, proste w przygotowaniu, szybkie w przygotowaniu, uniwersalne, można je stosować jako dodatek do obiadu, dodatek do zupy. Można je stosować na zimno jako dodatek do sałatek. Można z niego też przygotować owsianki. Także jest dość spory wybór zastosowań. Bardzo ciekawie smakuje, to jest moja prywatna opinia, ale naprawdę jest tak dobre, że mogę je jeść samo. I też smakuje bardzo różnie. Chłonie smak potrawy, można je stosować tak, znaczy przygotować tak na typowo klasycznie ugotować, delikatnie wcześniej podprażyć i smakuje zupełnie inaczej w tych dwóch wersjach, w której lepiej nie mogę się zdecydować, obydwie mi bardzo fajnie smakują, także dzisiaj Wam pokażę takie dwa podstawowe sposoby, jak przygotować Fonio. Tak wygląda Fonio z bliska, są to takie malutkie ziarenka. Pierwsza sprawa, płukać czy nie płukać. Nasze Fonio już jest wstępnie opłukane, także nie ma potrzeby płukania tego Fonio, ale jeżeli macie jakieś niesprawdzone Fonio, wystarczy je wsypać sobie do miseczki, zalać zimną wodą, wymieszać ręką albo łyżeczką i zobaczyć, czy woda będzie się barwić, będzie taka brunatna. Jeżeli nie, to znaczy, że Fonio jest już wypłukane, a jeżeli będzie brudna ta woda, to należy ją odlać i płukać 2-3 razy, aż ta woda będzie czysta. Pierwszy sposób to będzie Fonio delikatnie podprażone na patelni, biorę sobie patelnię bez tłuszczu, suchą patelnię, nagrzewam ją i Fonio będziemy przygotować w proporcji 2:1, także tutaj mamy jedną szklankę, jedną porcję Fonio i tutaj mam dwie porcje wody. Fonio sobie delikatnie tutaj podgrzewam na patelni i je tak podprażymy, aż zacznie nam strzelać, podobnie jak popcorn. Czuję taki delikatnie orzechowy zapach, to znaczy, że Fonio już jest gotowe, daję szczyptę soli i zalewam wodą. Mieszam Fonio przez chwilkę. Wyłączam palnik. I zostawiam pod przykryciem na około 10 minut. A teraz przygotujemy Fonio na drugi sposób. Taka sama proporcja 2:1. Doprowadzam wodę do wrzenia. Wsypuję Fonio tak samo szczypta soli. Mieszam. Gotujemy dosłownie przez 30 sekund, aby woda się z powrotem zagotowała. Zmniejszamy moc palnika do zera. Czyli tak naprawdę wyłączamy, przykrywamy i też zostawiamy na 10 minut. Zobaczymy, jak nam nasze Fonio wyszło i pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie proszę łapkę w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrać więcej materiałów i pamiętajcie też proszę o subskrybowaniu kanału, wtedy będziecie na bieżąco. To jest 5 minut, 10 minut czekania na Fonio, delikatnie podprażone sobie tutaj łyżeczką je rozbijamy. Mamy takie sypkie ziarno. Tutaj tak wygląda z bliska. A teraz sprawdzimy wersję taką typowo, klasyczną, gotowaną, nieprażoną. Ma strukturę podobną do ryżu albo do kaszy jaglanej, do której jest jej tak blisko. Bardzo smaczna, polecam wszystkim. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!